Partnerami tego odcinka są Akademia Progress, kursy online w obszarze zarządzania jakością oraz optymalizacji procesów. Promotion V, tworzymy i prowadzimy Twój firmowy kanał na YouTubie. Subskrybuj nasz kanał i wciśnij dzwoneczek, aby być na bieżąco z jego treściami. Linki do partnerów odcinka, naszych szkoleń oraz usług dostępne w opisie wideo. Cześć, ja nazywam się Leszek Mucha i dzisiaj porozmawiamy o nietypowych zastosowaniach Lean. Ostatnim razem wspominałem, że Lean z powodzeniem jest stosowany w wielu branżach i przedsiębiorstwach na całym świecie. Żeby nie rzucać słów na wiatr, dzisiaj przedstawię kilka przykładów nietypowego, dlatego że nie bezpośrednio związanego ze środowiskiem produkcyjnym, zastosowania założeń Lean Management w różnego rodzaju firmach i organizacjach. Lean bardzo często postrzegany jest jako narzędzie, jako metodologia bezpośrednio związana ze środowiskiem produkcyjnym. Prawdopodobnie dlatego, że ze środowiska produkcyjnego Lean się wywodzi, ale jest to jeden z najbardziej powszechnych i jeden z najmocniej zakorzenionych w umysłach menadżerów błędów, czyli przypisywanie Lean i założeń koncepcji Lean Management tylko i wyłącznie do środowiska produkcyjnego. Lean Management niepotrzebnie jest utożsamiany z Lean Manufacturing, czyli z podejściem bezpośrednio związanym ze światem produkcji. Tymczasem Lean jest podejściem uniwersalnym, które można stosować w każdej firmie i w każdej branży, niezależnie od modelu jej funkcjonowania, rynku, na jakim funkcjonuje, a także niezależnie od charakterystyki firmy, usług i produktów, jakie są jej dziełem. Szpital Hotedie Grace Windsorze w Stanach Zjednoczonych, w stanie Ontario, zdecydował się na zastosowanie metodologii Lean Management w celu poprawy efektywności ich procesów. Lean zapewnił strukturalne podejście do poprawy procesów w ramach szpitala oraz otworzył furtkę do lepszej komunikacji w ramach zespołu pracowniczego. Dzięki warsztatom doskonalenia procesów personel mógł zidentyfikować i rozwiązać kluczowe problemy, które powodowały wydłużenie procesu diagnostyki pacjentów, a także samego procesu ich leczenia. Identyfikacja problemów, kontrola nad wdrożeniem zmian, a także ustanowienie procesu benchmarkingu z innymi szpitalami, gdzie stosowane były najlepsze praktyki w ramach leczenia pacjentów, zaowocowały poprawą wydajności w ramach samego szpitala Hotelier Grace. Efektywność metod Lean na oddziale ratunkowym pierwotnie, a później w ramach całego szpitala zaowocowało skróceniem czasu oczekiwania pacjentów na rozpoczęcie leczenia, poprawą satysfakcji samych pacjentów, ale także personelu pracowniczego, a finalnie zmniejszyło rotację pracowników dzięki temu, że każdy po prostu w większym stopniu zaczął doceniać miejsce pracy, w którym pracuje. Dzięki Lean Management ustandaryzowano procedury, zwiększono wydajność i poprawiano jakość usług. Wdrożenie Lean zaowocowało pozytywnym wpływem na firmową kulturę organizacyjną, zachęcając do otwartej komunikacji, rozmowy o problemach, które później można było po prostu rozwiązywać. Choć proces Leanowej transformacji był długi i trudny, finalnie przyniósł znaczące korzyści dla samego szpitala, pacjentów i personelu pracującego w ramach szpitala. Sortownia poczty w Calgary należąca do Canada Post to świetny przykład zastosowania Lean w środowisku innym niż produkcyjne. Głównym działaniem przeprowadzonym w ramach transformacji Leanowej była zmiana organizacji pracy. W ramach projektów Leanowych zdemontowano automatyczny sorter, który był źródłem wielu problemów w obsłudze, a także źródłem problemu z wydajnością w ramach sortowania poczty w tymże zakładzie i zastąpiono go uniwersalnym, elastycznym gniazdem, w którym pracowała mniejsza liczba pracowników, a wydajność finalnie była o wiele wyższa. Nowe podejście do sortowania zapewniło nie tylko większą wydajność i mniejszą powierzchnię zajmowaną przez nowo powstałe gniazdo sortowania, ale zapewniło także większą elastyczność w ramach różnych procesów, a także
wyeliminował problem związany z utrzymywaniem samego skomplikowanego mechanizmu starego sortera. Lean na poczcie to proces nietypowy, gdzie klienci dostarczają surowiec w postaci swoich przesyłek, a nie zamawiają finalnego produktu od producenta. Warto zauważyć, że mimo braku tradycyjnych elementów charakterystycznych dla środowiska produkcyjnego, Lean może z powodzeniem być stosowany w innych środowiskach celem poprawy efektywności procesu, usprawnienia przepływu, a także eliminacji marnotrawstwa. Sukces Canada Post rozpoczął się od zidentyfikowania w ramach docierającej do sortowni poczty różnego rodzaju przesyłek. Zidentyfikowano tak zwane rodziny produktów. Dzięki temu możliwe było późniejsze analizowanie procesu oraz jego doskonalenie. Jednak to zmiana sposobu myślenia z podejścia opierającego się na masie, na seriach, na sposób myślenia o poczcie jako o procesie bazującym na przepływie jednej sztuki był kluczem do dalszych sukcesów Canada Post. Canada Post w wyniku podjętych działań poprawiła swoją wydajność, zredukowała koszty operacyjne, a także zminimalizowała ilość występujących w ramach jej procesów zakłóceń pracy. Wdrożenie zasad linowego myślenia nie tylko przynosi korzyści operacyjne, ale jest kluczem do długofalowych sukcesów w ramach strategicznego podejścia dla firmy, a przykładem tego jest rentowność Canada Post, jaką firma notowała na przestrzeni lat. Szkoły publiczne w Columbus w Ohio w Stanach Zjednoczonych zdecydowały się wykorzystać linowe podejście celem optymalizacji procesu przygotowania testów, uczniów do testów, jak i samego procesu przeprowadzania egzaminów w szkołach. Dyrektorzy szkół wraz z personelem postanowili wyeliminować wszelkiego rodzaju marnotrawstwo z procesu. W pierwszej kolejności przeanalizowano wszelkie obszary, w których uczniowie jako ogół osiągali słabe rezultaty. Później zmapowano proces przygotowania egzaminów oraz przygotowania uczniów do tychże egzaminów. Celem było wyeliminowanie wszelkiego rodzaju marnotrawstwa, które nie przynosiło wartości dodanych z perspektywy uczniów, którzy później mieli zdawać egzaminy. Efektem mapowania okazało się skrócenie czasu potrzebnego na przygotowanie uczniów do egzaminu, a także wyeliminowania wszystkich kroków nie przynoszących wartości dodanej. Być może miałeś lub miałaś okazję oglądać film Mac Imperium z 2016 roku z Michaelem Keatonem w roli Raya Kroka, czyli amerykańskiego biznesmena i założyciela McDonald's Corporation. Wspomniany film w świetny sposób pokazuje podejście braci do stworzenia systemu optymalnego, którego założeniem było m.in. dostarczenie dla klienta posiłku w możliwie krótkim czasie. Podstawą sukcesu sieci McDonald's były trzy główne założenia. Po pierwsze, ograniczono menu do minimum. W samym menu znajdowały się tylko te posiłki, które były najchętniej zamawiane przez klientów i których po prostu oni potrzebowali, a nie te, które były na siłę serwowane przez sieci restauracji. Po drugie, skupiono się na jakości posiłków. Każdy posiłek musiał być przyrządzony w dokładnie taki sposób, niezależnie od tego, kiedy był zamówiony, a także nie mógł zawierać żadnych wybrakowanych produktów, czyli na przykład kanapek, w ramach których brakowałoby jakiegokolwiek składnika. Po trzecie, szybkość obsługi, czyli zapewnienie, że klient otrzyma posiłek w czasie krótszym niż minuta. W kontekście Lean można powiedzieć, że bracia McDonald's świetnie zidentyfikowali, czym jest wartość w ramach ich procesów i zidentyfikowali to, czego tak naprawdę klienci od nich oczekiwali, a zrobili to po to, żeby właśnie te potrzeby spełniać klienta w jak największym stopniu i w jak najlepszy sposób.
Można powiedzieć, że zapewnienie jakości produktów, jak i skrócenie tak zwanego lead time'u, czyli czasu od zamówienia przez klienta posiłku do czasu, kiedy to zlecenie zostało zrealizowane, było kluczem do osiągnięcia efektywności i rentowności samej sieci restauracji. W mojej pamięci szczególnie utkwiła jedna scena, gdzie w filmie pokazano, jak bracia McDonald's projektowali rozkład kuchni. Na jednym z kortów tenisowych Credo wraz ze swoimi współpracownikami rozrysowali układ kuchni. Następnie dokonywali różnego rodzaju symulacji, gdzie pracownicy z udawanymi tacami w ręku przygotowywali udawane posiłki, a wszystko to pod czujnym okiem samych braci, którzy mierzyli czas pracy, a także liczyli kroki pracowników i obserwowali ewentualne zakłócenia w ramach procesu. Wszystko to po to, aby znaleźć jak najbardziej optymalny układ kuchni. Dzisiaj powiedzielibyśmy, że bracia McDonald's wykorzystali metodologię 3P do projektowania optymalnego procesu. Tymczasem oni pracowali nad koncepcją Speedy Service System, która jest charakterystyczna dla wszystkich barów fast food. Mówiąc o Lean, bardzo często używam słowa proces i dlatego warto zrozumieć, czym ten proces jest. Proces to zbiór powiązanych ze sobą czynności, w wyniku których powstaje produkt lub też usługa. Kluczem do doskonalenia procesów jest identyfikacja wszelkich procesów w ramach naszej firmy, a każda firma, niezależnie od branży, w jakiej funkcjonuje, czy też od charakteru jej działalności, bazuje właśnie na procesach. Poglądając na firmę jako na zbiór procesów, łatwo znaleźć elementy wspólne pomiędzy przedsiębiorstwami działającymi czasami w totalnie różnych branżach. Przecież w każdej firmie mamy do czynienia choćby z procesem obiegu dokumentacji. Dlatego też Lean bardzo łatwo zastosować w różnego rodzaju firmach, niezależnie czy mówimy o firmach produkcyjnych czy też usługowych. Dzisiaj Lean z powodzeniem stosuje się w edukacji, branży budowlanej, gastronomii, medycynie, firmach produkcyjnych, firmach usługowych i wielu, wielu innych. Kiedy już zidentyfikujemy procesy w późniejszym okresie, określimy wartość, czyli to, czego tak naprawdę oczekuje od nas klient i za co będzie chciał nam zapłacić w ramach dostarczonych mu produktów i usług. Czym jest wartość? Czym jest marnotrawstwo? Jak identyfikować marnotrawstwo w ramach procesu? O tym będziemy rozmawiać w kolejnych odcinkach kursu.